strach nie jest dobrym motywatorem, a tu jest zastraszanie tych żołnierzy, pokazując, co ich czeka w przypadku, gdy takiemu rozkazowi odmówią. W związku z tym ci żołnierze nie są zmotywowani, oni są wystraszeni. Z nich nie będzie dobry materiał żołnierski, bo oni nie są zdeterminowani, nie mają ducha walki, oni są po prostu wystraszeni i wiedzą, co ich może czekać w przypadku, gdyby odmówili rozkazu pójść na front. Przy czym to nie będzie materiał, który będzie dobry do walki, a każdą chwilę wolną, czy może chwilę, każą okazję do pójścia do niewoli, czy dania się do niewoli ukraińskiej wykorzystają, żeby przyjść na stronę ukraińską. To nie są ludzie, którzy chcą walczyć przeciwko Ukrainie. A aparat represyjny, który funkcjonuje w Rosji, jest widać skuteczny, bo dalej funkcjonuje tak, jak funkcjonował za Stalina. Widać wyraźnie, działa i jak za Putina.